Witam w autorskim podcaście i newsletterze Na Celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podcaście na celowniku jest generał Leon Komornicki. Czołem Panie Generale. Czołem, witam Pana serdecznie. Miło mi niezmiernie, że Pan mnie zaprosił na tą rozmowę. Mam nadzieję, że będzie ciekawa i dziękuję bardzo. Ja również bardzo się cieszę słowem, oczywiście, do powiedzenia generał Komornicki, a dokładnie generał Dywizji Wojska Polskiego, obecnie oczywiście w stanie spoczynku, były zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego, a obecnie członek gospodarczego gabinetu cieni Business Center Club, więc jest pan generał osobą zajętą. Ale oczywiście spotkaliśmy się, żeby omówić dość ważne kwestie, bo tuż za naszą granicą oczywiście toczy się wojna w Ukrainie. I pod tym kątem chciałbym takie pierwsze, wstępne pytanie zadać, jak, jak dzisiaj tak naprawdę w pewien sposób wygląda nasza obronność, bo jakby nie patrzeć, no strategię bezpieczeństwa narodowego, no nie chcę powiedzieć, że co chwilę, ale co też 6-7 lat zmieniamy. Białej Księgi nowej tak naprawdę też nie mamy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe. Jakie są tak naprawdę dzisiaj właśnie wnioski pana generała, jak na to wszystko patrzy? Czy my do tego wszystkiego się w pewien sposób. Dostosowujemy albo inaczej jeszcze i jak powinniśmy się dostosować, wyciągając też wnioski z tego, co się tak naprawdę no, wcale nie tak wiele kilometrów od nas dzieje. Dziękuję za to pytanie. To jest oczywiście bardzo przekrojowe, ważne pytanie z punktu widzenia naszej, naszego bezpieczeństwa i obronności, bo nie tylko powinniśmy kibicować armii ukraińskiej i wspierać ją, i Ukrainę i tak dalej, tych wszystkich przestrzeniach, które są niezbędne do tego, żeby to państwo w tych trudnych warunkach funkcjonowało, z drugiej strony, żeby armia ukraińska miała zapewnione warunki do tego, żeby zadania, które przed nią stoją, zostały wykonane, bo przecież ta wojna w Ukrainie jest wojną, jak to często podkreślam. Wojną o Ukrainę, także o nasze bezpieczeństwo, także bezpieczeństwo europejskie. No i w skali, w skali także tej geopolitycznej i ma też istotną rolę w, w relacjach czy konfrontacji Stany Zjednoczone, Chiny, bo na naszych oczach rysuje się tutaj bipolarny układ sił, czyli nowa, nowa struktura bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, ale też i europejskim. Gdzie z jednej strony jest, jest ten świat autorytarny na czele z Chinami, w tym całym w tym świecie jest Rosja, jest Iran, jest Korea Północna, no i, i jest Białoruś. Póki co, mówię póki co, bo w naszym interesie jest, żeby ona była po naszej stronie i to jest pewien proces, i myślę, że on nastąpi wtedy, kiedy ukraińska armia wygra tą wojnę u siebie, rozbijając armię rosyjską i wyzwalają tereny okupowane, chociaż to będzie bardzo trudne według mojej oceny i tak dalej, bo Rosja tej wojny, Rosja mówię, nie przegra, może przegrać tylko armia rosyjska w Ukrainie tą wojnę. Także to jest pewien proces. Jest, to wszystko na naszych oczach się dzieje i w związku z tym nasze bezpieczeństwo trzeba postrzegać tutaj właśnie w tym kontekście tak ważnym i w naszym interesie racją stanu, jest żeby Ukraina tę wojnę wygrała, ale z drugiej strony to nam ma służyć do tego, żebyśmy wyciągali właściwe, adekwatne wnioski, które są niezbędne do tego, żeby zbudować własny potencjał obronny o tak zwanej dostatecznej wystarczalności, czyli którym będziemy się te zdolności zbudować Będą zbudowane w oparciu o własne możliwości, które składają się z zasobów, tych strategicznych postaci, zasobów ludzkich, zasobów materialnych, zasobów także uzmiający nasz potencjał gospodarczy, przemysł, w tym przemysł obronny, bardzo ważny i tak dalej. Teren, obszar terytorium naszego kraju, czyli, czyli jego pokrycie, jego kształtowanie ale także jego infrastrukturę to jest potężny potencjał często niedoceniany, nieuwzględniany i niesynchronizowany z potrzebami obrony państwa i tak dalej tak dalej bardzo istotną rzeczą którą ta wojna pokazuje w Ukrainie jest społeczeństwo jest naród bo armia jest powołana do tego nie dlatego, żeby bronić terytorium, którym są tylko lasy, jeziora, rzeki to, to i to, co mówiliśmy, pokrycie, ale przede wszystkim bronić naród, bronić społeczeństwo. Ale i strategia, tutaj dotykamy problemu właśnie bardzo istotnego, którym pan tutaj poruszył, bo to wszystko ma się dziać w oparciu. Nie tyle tylko, nie tylko o strategię bezpieczeństwa narodowego, która nie tak dawno została wydana, no tak dawno, bo już trzy lata temu, w 2020 roku podpisana przez prezydenta Dudę, która według mojej oceny powinna być chwilą przystąpienia Polski do NATO zawsze ta sama i taka sama, czyli nie może ulegać jakikolwiek gwałtownym zmianom, jakimś, jakimś szusą takim, który od ściany do ściany, ona zawsze musi być taka sama, żeby zagwarantować stabilność. Czego? Przygotowań państwa do obrony zawczasu, bo to jest istotne, żebyśmy to budowanie zawczasu systemu obronnego państwa, obrony państwa, właśnie tej dostatecznej wystarczalności obronnej, ono powinno być uwzględniać powinno zagrożenia z tytułu naszego jakie sąsiedztwa, jakim jest Rosja. I te zagrożenia o charakterze militarnym i niemilitarnym, we wszystkich przestrzeniach, nie tylko geograficznych, mówimy dzisiaj o cyberprzestrzeni, przy, przestrzeni informacyjnej, kosmosie, to co zresztą zostało określone przez NATO jako przestrzenie walki i wojny, i tak dalej. Czyli. Musimy tą dostateczność w wszystkich przestrzeniach zbudować, no niezależnie, jeszcze raz powtarzam, do tego, że jesteśmy członkami NATO i Unii Europejskiej, czy też jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Czy w przyszłości niedługiej, jeżeli Ukraina tę wojnę wygra, budowania sojuszu i taką tu potrzeba istnieje ewidentnie, też tego bezpośrednim sąsiedztwie z Ukrainą. Bo to, co się dzieje, ta pomoc okazywana, ale też nasze myślenie jest swoistym zaczynem do tego, żeby taka, taki sojusz tutaj, już po, po zakończeniu tej wojny, powstał, żebyśmy stworzyli no tutaj swoistą taką strategiczną, powstała taka strategiczna synergia i Polska dzięki temu może być liderem przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej i tutaj dyktować warunki. Tutaj dyktować potrzeby, i właśnie wybudując tą dostateczną, wystarczającą obronę, i to powinno być zdefiniowane, na czym to polega, czyli to jest maksymalne, racjonalne zagospodarowanie potencjału, którym jest w rękach naszych, naszych. Tu mamy to. I to możemy wszystko zawczasu przygotować pod, pod kątem obrony naszego państwa, uwzględniając zagrożenia wojną na dużą skalę, wojną wyniszczającą, wojną długotrwałą, to Rosja prowadzi i będzie prowadzić, jak długo, by później posiadała imperialną politykę i strategię, którym celem tej strategii będzie realizacja tejże imperialnej polityki polegającej na odbudowie wpływów i powiększanie terytorium Rosji kosztem swoich sąsiadów. A Polska jest w bezpośrednim sąsiedztwie. Nie jesteśmy Francją, nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Włochami, nie jesteśmy Hiszpanią. My nie możemy powielać tamtych rozwiązań, tylko musimy, właśnie to, co powiedziałem, budować własny narodowy potencjał. Jednocześnie chciałem to zauważyć, że to jest także nasz obowiązek, który nakłada na nas kto? Co? Traktat Waszyngtoński, artykuł trzeci. On mówi jednoznacznie, że każde państwo, członek NATO ma zobowiązany zbudować własny potencjał narodowy, zdolny do obrony swojego państwa. Tak i to jest swoisty wkład, bo siły NATO nie posiada przecież swoich sił zbrojnych. To jest, są siły zbrojne. NATO to jest, to jest komponent. To są siły zbrojne wszystkich członków NATO, a dzisiaj w głównej mierze te zdolności NATO opierają się o zdolności Stanów Zjednoczonych. Bo jakim stanie jest armia niemiecka? W jakim stanie jest armia francuska, czy też inne armie europejskie, jak był problem w armii portugalskiej, żeby pięć czołgów Leopard wysłać do, do Ukrainy się okazało. Że z tych pięciu, cztery są niesprawne, tak? Tak to wszystko wygląda. Niestety to jest smutna prawda i trzeba o tym mówić. I trzeba to mieć tą świadomość i właśnie tak to robić. Czyli obrona narodu, ale co to znaczy strategia? Strategia jaka powinna być? I tutaj jest taka, w moim myśleniu występuje pewien paradoks, to, o czym tutaj za chwilę powiem, ale to jest, tak to powinno wyglądać, to nie jest paradoks, to musimy myśleć, że zupełnie podchodzić do obrony państwa w inny sposób. Ze względu na charakter rosyjskiej agresji, na względu na przestrzenność tej agresji. Że dzisiaj nie ma różnicy, jeżeli by Polska stanęła do obrony między frontem a tyłem. Te straty na tyłach, rzecz pospolite, jesteśmy krajem średniej wielkości, nie jesteśmy terytorium tak jak ma Rosja. Ukraina ma przecież dwukrotnie większe terytorium, ale przecież, jak widzimy, te środki rażenia rosyjskie, mówię w przestrzeni powietrznej, tej domenie powietrznej, sięgają całego terytorium Ukrainy. Całego. i to mają charakter wyniszczający. I będą cały czas realizowane przez Rosję, jak długo ta wojna będzie trwała. Nawet jeżeli na lądzie armia rosyjska się wycofa, a nie, nie zakończy się ta wojna za stołem negocjacyjnym, to Rosja będzie swojego terytorium cały czas takie oddziaływanie prowadzić, nie pozwalając na to, tylko, żeby Ukraina się odbudowała, że będzie wyniszczać, będzie destabilizować. Ten ostrzał będzie prowadzić swego terytorium bezkarnie. W związku z tym, my mamy się przygotować do tej obrony, całe terytorium nie tylko front. W związku z tym, dzisiaj nie można dopuścić właśnie strategia powinna sobie za jaki, a zresztą to jest w Konstytucji zapisane że siły zbrojne stoją na straży. Na straży granic, na integralności terytorialnej, a nie na straży Wisły, gdzieś tam warty czy odry. I mamy sobie pozwolić, żeby agresor wkroczył nasze terytorium, tak? Wdepnął tutaj, czym się to kończy, Ukraina pokazuje. My nie możemy do tego dopuścić. Strategia obrony tedy jest efektywna, jeżeli ona zapobiega agresji, odstrasza skutecznie, a z drugiej strony, gdzie przeciwnik podejmuje te wysiłki, go Powstrzyma na jego terytorium. I tam, na jego terytorium, on, te jego główne zgrupowania uderzeniowe zostaną porażone. Oczywiście Amerykanie, nasi sojusznicy, mogą mówić nie, ale my mamy przekonywać, nie, przyjmować to ich argumentację, mamy my mówić, że tak mamy na to patrzeć, bo wtedy taka strategia jest. Skuteczna w swoim odstraszaniu, kiedy przeciwnik wierzy, my, uprzedzimy go, lub też przygotujemy na tyle skuteczne kontruderzenie ogniowe, czy kontrobtą całe w tej przestrzeni na całą głębokość do tysiąca kilometrów głąb terytorium, że może być obezładniony. I wtedy on tak będzie się mocno obawiał, bo będzie zagrożone jego terytorium. Ale nie dlatego, że my rozpoczynamy agresję, tylko dlatego, że żeby przeciwdziałać, przeciwstawić się tej agresji. A więc te zdolności musimy całego państwa, nie tylko być odpornym na te działania w wszystkich przestrzeniach, ale posiadać zdolności, które będą wymiernym tym całym tej, tej przestrzeni, właśnie ostraszania, będą wymierne, a nie tylko werbalne. I do tego będziemy się przygotowywać, będziemy to demonstrować, tak, będziemy szkolić. Te Hajmarsy, te F-35, -y te F-16 -y posiadące rakiety dalekiego, średniego i dalekiego zasięgu JASS Nie dlatego, żeby one tutaj gdzieś do Wisły, do Bugus miały swój zasięg, tak dzisiaj armia ukraińska ma zakaz, czy jest zabronione, żeby sięgać w terytorium Rosji. To jak ona ma zbudować tą swoją efektywność w, tej, w tych działaniach wojennych, kiedy z terytorium Rosji. Cały czas trwa zasilanie tych walczących wojsyjskich z zasobami ludzkimi, sprzętem, amunicją i tak dalej. Nie ma armia ukraińska systemów jakich? antydostępowych, żeby stworzyć barierę taką, odcinającą właśnie dopływ świeżych sił z terytorium Rosji. To jest kluczowe. I z drugiej strony kluczowe jest możliwość rażenia przeciwnika na jego głębokie, na głębokie odwodów jego strategicznych, tam na głębokość strategiczną. Ile dzisiaj w związku z tym zmienia się percepcja prowadzenia wojny, nie obrona na przednim skraju, tu się koncentrujemy, na granic, czychamy na granicy, jak tu nas zaatakuje. Nie. Główny wysiłek tego porażenia ogniowego przenosi się na, na początek, na, na głębokość strategiczną, i tam rozpoczynamy jego rażenie. W ramach przesuwania się tu do granic Polski, a gdy on rozwinie potencjał w ramach tej mobilizacji tak, u granic, no to równocześnie, czyli rozpoczynamy porażenie czymś takie zdolności, które pozwalają porażać przeciwnika o strefy taktycznej poprzez operacyjno-strategicznej. I to jest filozofia. I jeżeli takie zdolności zbudujemy, czyli inaczej musimy, panie, szanowni państwo, szanowni, szanowni panie, tutaj zbudować takie zdolności, które by i, i, i zawczasu to wszystko przygotować, cały czas powtarzam, potencjał, żeby przygotowania obronne, i to jest ten paradoks, były ważniejsze jak sama obrona. I to jest to filozoficzne, czyli też to myślenie, jak chcesz pokoju, szykuj się do wojny, wojny oceniesz dzisiaj jest nieadekwatne. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny, żeby nie było wojny. Żeby nie było wojny, a nie żeby była wojna. Jeżeli my popatrzymy nasze dyskusje, które są prowadzone w tych różnych, różnych dzisiaj mediach społecznościowych, tam jakichś debatach, to cały główny wysiłek się skupia na tym, żeby pobijać przeciwnika u siebie na własnym terytorium. Że Polska ponownie stała się teatrem wojny, którym no wszyscy będziemy wszyscy będą naszymi sojusznikami pobijać agresora. No nie, no to, to, jest, to jest błędne myślenie. My nie możemy dopuścić do takiej sytuacji. Nie możemy. Oczywiście musimy się do tego przygotować też, że nasze terytorium, nasze siły zbrojne, nasza infrastruktura, system dowodzenia, system kierowania. Społeczeństwo jest obronnie psychologicznie przygotowane, które stanowi fundament właśnie tej dostatecznej ostateczności obronnej. Społeczeństwo jest fundamentem systemu obrony państwa. Musimy się do tego wszyscy przygotować. Obrona cywilna, kraju i tak dalej, przygotować też tutaj, ale to nie znaczy, że to jest jakby pierwszoplanowa rzecz, którym my w oparciu o to, tutaj przeciwnika u siebie pobijamy. Zatrzymujemy tylko tutaj, tylko u siebie. To jest błędne myślenie, to jest szkodliwe myślenie i tu trzeba do tego myślenia przekonywać, nie tylko siebie musimy przekonywać, ale także naszych sojuszników. Interesująca koncepcja, ja też potwierdzam, że dość, dość specyficzny też ma, właśnie mamy ten paradoks, że inwestujemy oczywiście w sprzęt, inwestujemy w bezpieczeństwo. I w ten sprzęt, którego de facto, tak naprawdę ostatecznie nie chcemy wykorzystać, a chcemy nim odstraszyć. Ale pan generał poruszył bardzo wiele różnych tematów, które, które moglibyśmy rozwijać, ale ja chciałbym zapytać o coś takiego no bo rozwój cywilizacyjny, rozwój technologiczny powoduje, że tak naprawdę ilość tych teatrów działań, a de facto teatrów wojny nam się jednak zwiększa. Dokładając do tego potrzebę sprawnej łączności, dowodzenia, co za tym idzie, z wykorzystaniem tejże łączności, no rozszerzonej rzeczywistości, wspartej oczywiście też przez sztuczną inteligencję, no to dochodzimy do czegoś takiego, co się będzie nazywało nowoczesnym polem walki. I teraz ja mam takie pytanie: czy to wszystko, co dzisiaj robimy dla własnego bezpieczeństwa, typowo militarnego, to tak naprawdę pan generał odbiera jako działanie kompleksowe? Czy jednak działamy trochę wycinkowo, sektorowo, czy tworzy to tak naprawdę właśnie całość? I właściwie bym przeszedł do drugiego takiego pytania, które chciałem też zadać, dotyczące właściwie całego systemu bezpieczeństwa narodowego, bo tak naprawdę pan generał o tym w swojej tej pierwszej wypowiedzi właściwie mówił, nie nazywając tego tak naprawdę do końca systemem. Czy ten model właśnie mamy właściwy, czy on jednak wymaga, czy on jest optymalny, czy on jednak wymaga. Tak naprawdę pewnej, nie wiem, adaptacji, czy właśnie pod kątem tych doświadczeń, które teraz czerpiemy, jak brzydko to nie zabrzmi, z tego wszystkiego, co się dzieje w Ukrainie, że jednak wymaga to trochę innego być może sposobu działania? To jest pytanie, nie stwierdzanie żadnych faktów. Jasne, no oczywiście kolejne dobre pytanie, no, też bardzo przekrojowe i, i, i też pan, pan mi tutaj oczywiście mówi, że, że ja w wielu w proszę tak, bo, bo to, to pierwsze pytanie też nie można było tak w sposób jednoznaczyć, odpowiedzieć bowiem w ty, tym pytaniu za, zawiera się wiele, wiele ważnych, istotnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i obronności zagadnień. i w związku z tym niektóre musiałem tutaj siłą rzeczy poruszyć. Tak, jeżeli chodzi o tą, o tą rzecz, którą dotyczy nowych technologii, nowych przestrzeni walki, wojny, to, to nie jest tylko przecież te przestrzenie geograficzne i tak dalej. Tak, to jest oczywista oczywistość. I to jest oczywiście w tej, tych wszystkich przestrzeniach, nie tylko właśnie geograficznych, te zagrożenia występują coraz większą siłą, coraz, coraz bardziej są one, będą coraz bardziej efektywne. I, i, I tym samym zagrażające naszemu bezpieczeństwu, i tak dalej, i tak dalej. A tym samym i przetrwaniu narodu, tym samym jego rozwoju, zachowaniu tożsamości, i tak dalej, i tak dalej. Jednak mimo wszystko fundamentalną rzeczą będzie zawsze człowiek, niezależnie od właśnie tych sztucznych inteligencji, która dzisiaj już dotarła, jest w wielu przestrzeniach, dzisiaj się zastanawiają wszyscy jak daleko to ma pójść, bo dzisiaj można i pracę doktorską, czy pracę habilitacyjną, czy tam, czy magisterską zadać tej sztucznej inteligencji, on nam napisze, jeżeli oczywiście będzie miała dostęp do właściwych źródeł i tak dalej, to, to napisze nam celująco, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o wojnę, to człowiek będzie ostatecznie decydował, nie, nie właśnie ta sztuczna inteligencja decydował, jak tę ostateczną decyzję należy no, podjąć, i jakie tu działania, żeby tam oczywiście ta, tą wojnę wygrać, czy też przeciwstawić się wojnie, czy też agresji, wielu, agresji czy, które się w tych różnych przestrzeniach mogą pojawić. Ale do tego jeszcze jest, do, mojej oceny, nie, nie tak daleka, ale daleko, mimo wszystko daleka droga. Póki co trzeba wiedzieć, że jest, za tym stoi, żeby ta, ta, to właśnie tak nie tak szybko to wszystko nastąpiło, ten cały potencjał, który dzisiaj jest, jest. Potencjał, ja tu mam myśli, potencjał przemysłu obronnego, który jest przygotowany, czy też został budowany na potrzeb wojny przemysłowej. Chociaż jesteśmy w, Ocy, w epoce informacyjnej, to mimo wszystko, jak wojna pokazuje w Ukrainie, ta wojna jest wojną przemysłową. Póki co nie widać, żeby ona miała skasnąć w najbliższym, Stuleciu, czy tym, tym stuleciu, w którym żyjemy, to nie nastąpi. To, to będzie wszystko proces ewolucyjny, to wszystko będzie następować oczywiście i te państwa, które będą bogatsze, będą posiadały też większy potencjał intelektualny, rozwijające te, technologie, będą tę przestrzeń szybciej opanowywać. I ważnym jest, żebyśmy tutaj nie odstali. Jak sądzę, też ta wizyta premiera Morawieckiego, i tam oczywiście za, wystąpiły takie tutaj zdania, bo ja nie znam szczegółów, czy nie znamy szczegółów, że ta współpraca między przemysłem Rzeczpospolitej, czyli technologiczna, między Polską a Stanami, ma dotyczyć także właśnie. Służby inteligencji, najnowszych te technologii przyszłości i tak dalej. Bardzo dobrze, żebyśmy w tym kierunku maszerowali, inwestowali, o tym nie zapominali, nie zostawali z tyłu i też nie gonili to jest ważne żebyśmy przeskakiwali pewne technologie, już nie, nie powtarzali tego, co dawno zostało odkryte, dawno zostało wdrożone. A dzisiaj jest produkowane, żebyśmy nie, nie znowu nie zastygli, nie zatrzymali się, nie padli samozadowolenie, żeby cały czas towarzyszył nam niepokój w tym zakresie, żebyśmy też wykorzystali własne zasoby intelektualne, własne inżynierów, naukowców i tak dalej, to rozwijali, bo mamy bardzo zdolnych ludzi, bardzo mądrych ludzi, którzy szybko opanowują te, te rzeczy i którzy też mają wiele, wiele ciekawych Patentów, propozycji czy też rozwiązań, i one powinny znajdować swoje tutaj szybkie zastosowanie, czy też powinniśmy się tym, państwo powinno się tym zaopiekować, w swoich takich żeby to wszystko efektywnie wykorzystać, w tego nie zmarnotrawić. Tak, że wojna będzie taka, to będzie dzisiaj póki co kompilacją, co bardziej będzie kompilacją różnych, tutaj jeszcze raz powtarzam, technologii, ale grubować będzie póki co jeszcze wojna przemysłowa w oparciu o tę ciężką technikę bojową w wymiarze i powietrznym, i lądowym, i morskim. To są okręty, to są samoloty, jak widzimy, najnowszej generacji. Oczywiście istotną rzeczą jest ich zarządzanie polem walki, dowodzenie. System sieciocentryczny, żeby tym wszystkim w sposób efektywny zarządzać i wyzyskać te zdolności tej techniki no, najbardziej nowoczesnej. Tutaj wchodzą i bez, załogowce, oczywiście, amunicja krążąca. No to wszystko na naszych oczach się dzieje i to trzeba umieć wszystko połączyć, żeby efektywnie tym umieć zarządzać i wykorzystywać do rażenia przeciwnika. W realnym czasie do tego, w związku z tym, potrzebne jest rozpoznanie. Rozpoznanie, które ma zbudować tutaj świadomość sytuacyjną, poznawczą, pozwalającą urazić przeciwnika w realnym czasie, w czasie, w którym został wykryty i ten system dowodzenia pozwala z jednej strony to, to widzieć, a z drugiej strony przekazać określoną komendę czy zadanie, żeby to zniszczyć. I adekwatnie do kompetencji danego dowódcy, bo w tym sieciocentrycznym systemie dowodzenia właśnie rozproszonym każdy dowódca musi umieć podejmować decyzje i nie czekać na komendę, tak jak to w armii rosyjskiej w systemie hierarchicznym jest, żeby dowódca dopiero ma, mu wskazać, jakie obiekty ma zniszczyć i on ma to zaplanować i, i, i okaże się, że już tych obiektów dawno może w tej przestrzeni nie być, bo dzisiaj technika, dzisiaj na polu walki jest ważny, ważny. nie tylko manewr ten dotyczy użycia techniki, czy manewr sprzętem, techniką bojową, ale także manewr ogniem. Manewr ogniem, to chciałbym podkreślić, że dzisiaj następuje też w tutaj daleko idącej tej wojnie w Ukrainie widać przewartościowanie właśnie, gdzie dominujące zaczyna być manewr ogniem, a nie tylko przemieszczanie, bo to, to znowu jest lata czasu, Zmiana stanowiska, oczywiście, trzeba zmieniać stanowiska, ale manewr pozwala te zasięgi razić przeciwnika w różnych przestrzeniach, w różnych odległościach i to wszystko właśnie ma służyć temu, że to wszystko właśnie wykorzystać. Organizacja systemu ognia jest fundamentalna w związku z tym. Umiejętność organizacji systemu ognia, zgrania tego systemu i dowodzenia tym systemem na wszystkich szczeblach, w realnym czasie, w oparciu o realną ocenę tej, tej, tej sytuacji, zbudowanej na świadomości sytuacyjnej czy poznawczej, pozwala zwyciężać, czyli inaczej mieć przewagę intelektualną. I teraz wraz naszą nasze podwórko, tak, my dzisiaj mamy, póki co nie mamy strategii obrony państwa, bo jest strategia bezpieczeństwa, która powinna być częścią jawną strategii obrony państwa, ona jest strategią wykonawczą, jest główną, to jest inaczej mówiąc, kręgosłup obrony państwa, w oparciu do której są także spójne pozostałe strategie wykonawcze w stosunku do strategii bezpieczeństwa narodowego. Strategia dotycząca realizacji inw inwestycji, i tak dalej, roz przemysłu obronnego, no to wszystko jest, wszystko to wszystko powinno być spójne, wszystkie te strategie wykonawcze, a wiodąca jest strategia obrony militarnej. I w oparciu o tą obronę militarną strategii, ja jej nie widzę w przestrzeni póki co, tej publicznej dostępnej, ona powinna być widoczna, ta część jawna, powtarzam, żeby to była swoista filozofia, którą wszyscy rozumieją, że tak to trzeba robić. I teraz system obrony państwa. System obrony państwa Rzeczpospolitej, tak powtarzam, ma być oparty własną dostateczną wystarczalność obronną i też oczywiście to ma być kompatybilne z sojusza, z NATO, z, 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 z Sojuszem Stanów Zjednoczonych, obecnością wojsk amerykańskich w Polsce. I te komponenty naszych sojuszników mają uzupełniać właśnie te zdolności, czy te przestrzenie, które my nie mamy, czy też. To dotyczy przestrzeni chociażby powietrznej czy kosmicznej, póki co, tak? No więc tutaj trzeba zidentyfikować. Inaczej mówiąc, strategia obrony Rzeczypospolitej musi być pierwszoplanowa. Pierwszą, A dopiero później jest, to musi być komponowane te wszystkie możliwości NATO i zgodnie z naszymi potrzebami i zgodnie z naszą strategią naszej obrony. I teraz w oparciu o tą strategię, inaczej mówiąc, strategia obrony Rzeczypospolitej jest know-how. Jest elementem potencjału czy siły obronnej państwa jest filarem tym, tym właśnie niematerialnym systemu powszechnej obrony państwa strategia militarna czyli wojskowa to jest filarem tym także filarem wcześniej o czym wcześniej powinienem powiedzieć jest polityka wewnętrzna i zagraniczna Rzeczpospolitej Polskiej czyli budowanie sojuszu zapobieganie sytuacjom kryzysowym Dominowania w tej przestrzeni naszej, którą jesteśmy, Europy Środkowo-Wschodniej, żeby tutaj za nas nikt niczego nie mówił, nie wskazywał i decydował. My mamy tu być najważniejszą w tej przestrzeni państwem, i polityka nasza ma być słyszana i słuchana. I o to musimy zadbać. I to wzmocnienie też z Ukrainą, w tej przestrzeni, jest bardzo ważne. Czyli polityka wewnętrzna i zagraniczna, strategia obrony militarnej. To są te, te filary niematerialne. Kolejnym filarem to są oczywiście potencjał gospodarczy, potencjał przemysłowy, w tym potencjał przemysłu obronnego Rzeczpospolitej Polskiej i potencjał naukowo-techniczny, żeśmy też rozwijali własne technologie, własne możliwości, te, które są istotne z punktu widzenia potrzeby obrony państwa i sił zbrojnych amunicja chociażby, te amunicja precyzyjna, rakiety, obrona przeciwlotnicza. Mamy tutaj już duży dorobek i teraz to wszystko trzeba skoordynować, a z drugiej strony to, co jest z zagranicy, żebyśmy mieli też transferowaną technologię z przemysłu zachodniego do przemysłu polskiego, żebyśmy też nie zostawali, nie byli podwykonawcami tylko, żebyśmy uczestniczyli w rynku zagranicznym w sprzedaży tego uzbrojenia. I tu ważna jest właśnie współpraca z z Ukrainą. Ona się dzisiaj rysuje. Czyli ten potencjał, potencjał przemysłowy i tak dalej. I on też musi być przygotowany tak, jak ta wojna pokazuje w Ukrainie, do konwersji na potrzeby wojenne. Czyli musi być tu zaplanowane tak, żeby maksymalnie zagospodarować ten potencjał na potrzeb Sił Zbrojnych do Obrony Państwa żeby to odbyła się ta, swoista taka konwersja, zwiększyły się zdolności, możliwości, że nie tylko to były głównie w przemyśle obronne, zdolności o charakterze komercyjnym. To też dzisiaj mamy kłopoty z amunicją, wiadomo, tak, bo Stany Zjednoczone są w stanie wyprodukować 20 tysięcy amunicji artyryjskiej, tej najbardziej potrzebnej w ciągu miesiąca. Armia ukraińska, żeby realizować zadania ofensywne, Potrzebuje dziennie zużyć w ciągu doby do 40-60 tysięcy pocisków artyleryjskich. No proszę bardzo, jakie tu są dysproporcje. Bo ten przemysł pracuje na potrzeby tylko komercyjne, czyli zamówienia, dostawy i tak dalej. Więc to wszystko, kolejnym filarem są oczywiście siły zbrojne. Siły zbrojne przygotowane do obrony państwa, do obrony właśnie narodu i to myślenie musi wśród naszej kadry. Się pojawić, zaczynając z najwyższych dowódców, że myślenie propaństwowe, nie tylko myślenie kategoriami wojska, że to, co wojsko robi, się przekładało, czy to, co wojsko, w co wojsko jest inwestowane, czy nakłady, przekładało się na rozwój gospodarczy państwa, na rozwój społeczeństwa, na poprawę bezpieczeństwa narodu, a nie tylko dlatego, żeby siły zbrojne wykonały swoje zadania do broni tam jakiegoś kierunku, czy operacyjnego, czy taktycznego, czy też powstrzymania przeciwnika, to wszystko się musi być też spójne ze sobą, tworzyć wspólny jeden organizm. I to myślenie wojskowi powinna na pierwszym miejscu podnosić. Dobrze, w pierwszym miejscu bamy o siebie, o swoje. Mówimy o, o państwie, o państwie. Jestem nieraz zdegustowany, czy też niesmaczony, jak niektórzy Niech będę wskazywał, że to, to, to są fakty, że ktoś tam mówi dlatego, że gdzieś kupuje, bo coś jest tańsze niż u nas. Tak, no to, to, to nie jest to myślenie właściwe, ponieważ trzeba drożej zapłacić za nasze, żeby to było nasze, żeby za chwilę było tańsze, żeby pojawił się efekt skali. I kolejna rzecz bardzo ważna, że przemysł obronny nas, wreszcie też musi tutaj ta nastąpić zmiana, nastąpił transfer technologii wojskowych na produkcję cywilną. Nie tak dawno słyszeliśmy z ust wielkich polityków, że nakłady na modernizację armii wrócą przyczynią będą kołem naszej gospodarki. No właśnie tak powinno być. A czy tak jest? No nie, tak te, póki co tego nie ma. Więc to trzeba o to zadbać, żeby te pieniądze zostawały tutaj, tak? że tu maksymalnie to się później zyskało, bo nakładania, badania na, nakłady na badania i rozwój, inwestycje w armii. W przemysł obrony to są krótkie linie produkcyjne i trzeba w związku z tym potra tą technologię trzeba umieć transferować tak, jak jest to w przemysłach zachodnich tak, na produkcję cywilną, żeby nastąpił zwrot tych nakładów, służył też jednocześnie rozwojowi gospodarczemu państwa czy też społeczeństwa, i tak dalej, tak jak przecież Internet to gdzie powstał? No w wojsku, tak? A dzisiaj objął on swoim zasięgiem cały świat i wszystkie sfery naszego życia, działalności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj bez internetu nic nie działa, nic nie funkcjonuje. I właśnie w tym kierunku też powinniśmy nasze myślenie zmierzać. Ja, co z tego będzie miała gospodarka? Jak to przełoży się na rozwój gospodarczy państwa? Czyli to jest przemysł obrony, potencjał naukowo-badawczy. No ja byłem, jestem... Zaniepokojony, że ten, 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 właśnie w programie rozwoju sił zbrojnych nowym w ogóle ten potencjał jest niedostrzeżony, niepokazany, nie, nie że przecież rozwój sił zbrojnych jest związany ściśle też z rozwojem, inwestacją potencjał naukowo-badawczy Wojska Polskiego. Są instytuty przecież, ale też i w przemyśle obronnym. I tu zadania trzeba stawiać tym rozwoju. Stawiać wymogi, większe nakłady też tutaj muszą być, nie tylko na zakup techniki. Kolejnym elementem oczywiście to już mówiliśmy, ten potencjał właśnie no, około naukoło badawczy, no, techniczny, i tak dalej, i tak dalej. To jest potencjał ten sił zbrojnych. Powiedzieliśmy siły zbrojne, jeżeli tu dotyczyć, siły zbrojne muszą być. Też w tej programie rozwoju sił zbrojnych brakuje. Czego? No, brakuje tym, że powinniśmy pracować nad strukturami sił zbrojnych, które będą adekwatne do tych zadań wynikających ze strategii obrony państwa i doświadczeń też w Ukrainie. To nie jest zastygła jakaś struktura, która jest skostniała, która jest, nie podlega żadnej jakimś zmianom czy tak dalej. Tu jest pole bardzo duże do tego, żeby dokonywać tych zmian i tutaj wiele wniosków się rysuje chociażby obrony przeciwpancernej, obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej, krótkiego, bardzo krótkiego, krótkiego zasięgu i tak dalej. Dowodzenia logistyki, Jak logisty ile tu jest wniosków logistyki i też ten obszar w rozwoju sił zbrojnych został, bo nie było tam. To jedno z fundamentalnych zadań. Logistyka, logistyka bez logistyki, która jeżeli popatrzymy taką na, na figurę geometryczną, czym są jej siły zbrojne i właśnie tu jej to logistyka jest zawsze u podstaw trójkąta, a w tym w wierzchołku tego trójkąta są dopiero siły zbrojne. To z tyłu wszystko pracuje na rzecz sił zbrojnych. Jest to niewidziane, jest to nie... tu trzeba dokonać daleko idących też zmian. Jakich? No na przykład tym, że nie może być integrowanie wsparcia logistycznego, w znowu jakieś pułki logistyczne, a trzeba to rozśrodkowywać wcześniej. My nie będziemy mieli czasu na to. I żebyśmy to wszystko dopiero robili, jak wojna wybuchnie. To musimy wszystko, zapasy, urzutowanie, rozśrodkowanie na prze, przestrzeni obrony państwa, nie składy duże, gdzieś tam skumulowane. Właśnie to powinno być rozśrodkowane, bo będzie podlegało pierwszej konności znaczy do rażenia. Dzisiaj tyły nie są z tyłu. Dzisiaj tyły są tak jak, jak na froncie, też od razu są na froncie. Armia rosyjska w tej wojnie przecież dokonała już po tych uderzeniach hajmarsami, właśnie których obezwładniano składy, amunicji, tyłu, elementy tyłowe, jakieś na zapleczu, no to dokonała rozśrodkowania. Trzeba tworzyć czołówki materiałowe, techniczne, wcześniej, żeby one dostarczały się do pododdziałów, a nie tam gdzieś. Tyły były jakieś tam rejony ze środkowań. I duże jednostki. No to, 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 to dzisiaj dzisiaj to, to już nie, nie ten czas, nie ten czas. A były przecież bataliony remontowe, były bataliony zaopatrzenia, bataliony medyczne, kompanie medyczne, kompanie remontowe. Kto, kto to zdemolował? Dlaczego tak to zrobiono? No tak nie można. Wszystko trzeba w kontekście też i techniki, potrzeb techniki. To jest siły zbrojne. Kolejną rzeczą bardzo istotną w siłach zbrojnych jest są zasoby ludzkie, zasoby ludzkie, człowiek. Człowiek musi, tu odgrywa rolę technika bez człowieka, a jeszcze, jeszcze dam do, do tego, oczywiście, do sił zbrojnych, to jest amunicja i amunicja jeszcze raz, póki wojna przemysłowa, no to jest amunicja, duże zużycie amunicji. I żeby te amunicja były mniejsze zużycie, to w kierunku musimy maszerować w kierunku amunicji precyzyjnej o dużej dokładności, o dużej sile rażenia. Nie może być tak, że tą amunicją zagraca się tyły, tak obciąża się. A więc tu trzeba też maszerować rozwój amunicji nowoczesnej, inteligentnej, różnych kalibrów i tak o dużej sile rażenia. To jest ważne. To jest ważne i precyzyjne, jeszcze raz powtarzam. I też taki, gdy potem można je szybko przestawić. Amunicję kumulacyjną, przeciwpancerną, tak mają to czołgi już Abrams to zrobione, że to może ten, to bez potrzeby ingerencji człowieka to następuje. Także to musimy, to, to wszystko w tym kierunku trzeba maszerować. I teraz zasoby ludzkie. Człowiek, człowiek, ta powtarzam, jest fundamentalną wartość czy zbrojnik. także, musimy mieć zasoby ludzkie przygotowane wcześniej, czyli rezerwy osobowe, rezerwy osobowe, które będą krotnością armii czasu pokoju, co najmniej, Trzykrotno, czyli powinniśmy mieć, według mojej oceny, jeżeli planujemy 300-350 tysięcy, mieć około miliona rezerwistów. Póki co. Oczywiście to jest problem demograficzny, to jest problem, w jakich rejonach te rezerwy są istotne, też z punktu widzenia obrony państwa. Nie może być tak, że tam w rejonach przygranicznych z tamtą czerpią wojska operacyjne zasoby rezerw osobowych, a to powinno być podporządkowane, te zasoby w tych, w tych obszarach, w strefie. Taktyczno-operacyjnej, Wojskom Obrony Terytorialnej przede wszystkim i tym jednostkom, które w strefie operacyjno-taktycznej mają zadania podjąć w pierwszej kolejności, tak? czyli jakieś tam jednostki rozpoznawcze, czy też działające w pasie przesłaniania i tak dalej, i tak dalej, jednostki operacyjne. Nie może być tak, że to wy, wy, te, te jednostki wy, praktycznie za, zaabsorbują cały potencjał i nie będzie dla wojsko broni terytorialnej, które odgrywają w tych przestrzeniach z punktu widzenia kierunków takich, które są pasywne. To jest zasoby przygotowanych rezerw, wyszkolonych, utrzymanych w dużym stopniu zdolności, gotowości, w takim wymiarze, żeby bardzo szybko można było uzupełniać straty na polu walki. Te bieżące, ale też rozwijać nowe formowania, w zależności od potrzeb i tak dalej, i tak dalej, bo takie potrzeby też mogą zaistnieć. I to dotyczy wszystkich korpusów osobowych, dotyczy to czyli tych żołnierzy trzeba podstawowego, podoficerów, oficerów i tak dalej, bo też trzeba zauważyć, że zasoby rezerw osobowych mamy bardzo skromne, zaniedbaliśmy przez te lata. I dotyczy to także oficerów rezerwy. Oficerów rezerwy. Kiedyś szkoliliśmy absolwentów wyższych uczelni, trzeba do tego wrócić. Nie może być tak. No i mojej ocenie, także tu chcę powiedzieć, szanowni Państwo, że według mojej oceny powinniśmy wrócić do zasadniczej służby wojskowej. Właśnie ze względu na potrzeby rezerw osobowych i tej przestrzeni, jak ta wojna pokazuje, przestrzeni teatru działania europejskiego i azjatyckiego, armię zawodowe. One nie mają w tej póki co racji bytu, jeżeli Rosja będzie, właśnie jest decyzja, żeby posiadała armię masową, partą o pobór, żebyśmy sobie fundowali armię zawodową. My musimy mieć armię z poboru, tak, oczywiście zastanowić się nad systemem szkolenia, nad kwalifikacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, na zbudowanie adekwatnego systemu i to jest rzecz nieuchronna, jeżeli chcemy zbudować adekwatny potencjał sił zbrojnych posiadających zasoby przygotowanych, rezerwosodowych, które by były kretnością armii czasu pokoju, co najmniej trzykrotnie powinny, być, bo takie są te straty na tej, tej wojnie. W związku z tym to trzeba widzieć. Póki co nie będzie, nie ma możliwości, żeby od tego odejść, do, do tych wojen takich nowej generacji, praktycznie bezkontaktowej, a to przecież w tej przestrzeni naszej już żyło. 2000 roku, że i to często tą, tą, tą właśnie tą filozofię generał Gerasimow wygenerował w ramach tak zwanej dezintegracji strategicznej, prowadzącej w że Rosja nie będzie prowadzić wojny na dużą skalę, że wojny będą bezkontaktowe, oczywiście i tak dalej, i tak dalej. A rzeczywistość pokazała, pokazywała cały czas, zresztą prowadzonych w prowadzonych wojnach w Czeczenii, w Gruzji, że Rosja i ćwiczenia Zapad i potencjał militarny armii rosyjskiej, że jest przygotowywany do wojny na dużą skalę, chociaż te wojny, według też tych prognoz rosyjskich czy tych strategii, miały być krótkotrwałe, ale jednak okazuje się, że wojny przemysłowe właśnie tą na dużą skalę nie są krótkotrwałe i nie będą, nigdy nie będą. To jest iluzja. To jest iluzja, to jest mit, też, który na naszych oczach upadł. Tych mitów bardzo dużo upadło. Siły, zasoby ludzkie, to jest fundamentalna rzecz, I bardzo ważna. I oczywiście w tej przestrzeni trzeba widzieć, to dotyczy właśnie, nie, właśnie pana, jest pan weteranem, żeby tych ludzi, którzy służyli w armii, nie zmarnotrawić, kiedy z niej odchodzą, nie marnotrawić tego potencjału fachowców, ludzi myślących kategoriami państwa, znających obronność, żeby był system, który zagospodarowuje ten potencjał, który opuszcza armię po zakończeniu służby. A jeszcze jest w tak zwanym stanie czynnym, czy nawet w stanie no, mniejszej aktywności, jeżeli chodzi o, o wiek, i tak dalej. Jest sporo stanowisk w administracji rządowej, samorządowej, w obronie cywilnej kraju, w systemie poza całym militarnym. Jest bardzo dużo tych miejsc, ale także no, w tym, tym potencjale, który stanowi potencjał obrony państwa, jak przemysł obronny, dlaczego wielu wojskowych tam nie ma, dlaczego tam nie służą swoim doświadczeniem, nie przekazują tą wiedzę. Ludzi nie wolno marnotrawić. Marnotrawstwo ludzi jest największym marnotrawstwem tego inwest inwestycji, które poczyniono wobec tych ludzi. No i cieszy fakt, że pan rozwija się naukowo, że pan jest na uczelni, że pan przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie, że pan w tej przestrzeni jest aktywny. Tak, to też jest bardzo ważny obszar, czyli budowanie pewnych świadomości, kształtowania myślenia, myślenia właśnie w kategoriach bezpieczeństwa. My nie mamy innego wyboru, nie ma będzie innego. Nie jesteśmy na bezludnej wyspie, my jesteśmy naszym sąsiadem jest Rosja. I tu obowiązuje rzecz, którą próbowano wyplenić w naszej przestrzeni. Przezorność. Przezorność. My nie możemy się do, wobec tego, co jest tuż za naszą granicą, odwracać tyłem, nie widzieć tego w kontekście naszych doświadczeń historycznych, w kontekście naszych nieszczęść, które doznaliśmy. Więc to jest przezorność, to jest... Do tego zobowiązuje nas testament, tych, którzy zginęli, czy też ofiara, którą oddali swoje życie za ojczyznę. Mieli gorszą sytuację, nie mieli tego, czym myśmy, co my dzisiaj mamy. A więc my nie możemy o tym nie pamiętać, nie możemy to, o tym zapominać, nie może nam to towarzyszyć w naszych, naszym myśleniu i obowiązek. To jest nasz obowiązek święty, niezbywalny, i to trzeba robić. I tak postawy takie trzeba, i to jest chwalebne. I, Im więcej takich ludzi będzie jak pan, i będą zagospodarowani w tych przestrzeniach, i będą to, to właśnie to myślenie krować, tym Polska będzie silniejsza, nie słabsza. Nie wolno tych ludzi stygmatyzować. Nie można tych ludzi do, do, do sytuacji, w którym oni są niewykorzystywani, którzy są zapomniani. To jest ogromne mar marnotrawstwo, największe marnotrawstwo, które towarzyszy naszej przestrzeni, istnieje w naszej przestrzeni. Człowiek przygotowany. W związku z tym to, jest, to, to są siły zbrojne. Oczywiście tu można by więcej mówić o zapasach, o ty o tamtych. No, tu jest testanie technicznym. Trzeba przywrócić ten, jeżeli chodzi o gotowość, zdolność bojowa. Co to jest zdolność, co to jest gotowość bojowa sił zbrojnych. To są dwie różne rzeczy, często mieszane to wszystko jest. Co to znaczy w ogóle efektywność bojowa? To też jest często nierozumiane właściwie. Właśnie tą efektywnością bojową jest technika i do, to, to chcę właśnie o tym powiedzieć, że wojsko polskie powinno wyposażyć w technikę, która jest przydatna w naszych warunkach terenowych. A ten teren nasz, i to jest fundamentalna rzecz, jest różny, o każdy jego podłoże, jest, o każdej porze roku jest różna. On czasem jest nieprzejezdny i te wszystkie takie marketingowe zdolności, które są tam pokazywane, one topnieją, tak tej wojnie w Ukrainie widać, do 60, o 60%. Jest to często z, tego, z tej, tych 100%, to jest, zostaje 40%. Ten sprzęt jest niemanewrowy, nie można użyć go poza drogami. To trzeba wszystko widzieć i trzeba umieć to wykorzystać, planować. Dlaczego ofensywa rosyjska nie, nie przyniosła w styczniu, bo Zimałka zawiodła, tak? Bo technika nie mogła działać poza drogami. Dlaczego ukraińska ofensywa nie rusza? Bo jeszcze póki co też teren jest nieprzygotowany, nie mówiąc o tym, że armia ukraińska też jest niegotowa do tej ofensywy. Bo to nie jest takie proste. Na mapach to wszystko ładnie wygląda, ale ta armia, żeby wykonała swoje zadania, musi mieć zapewnioną ciągłość działań. Ale ciągnąć rosnącą, siłę dożeniową rosnącą, a nie malejącą na skutek braku techniki, amunicji i zapewnieniu w tym samym ciągu ilości dostaw, i tak dalej, których głównie armia ukraińska jest zdana na Zachód. Tak? I teraz dochodzimy do, do kolejnego ważnego obszaru: to jest oczywiście terytorium, obronne przygotowanie terytorium państwa. To jest potencjał w naszych rękach. Tego agresor nie ma. I to w, w czasie pokoju możemy tak przygotować, że to jest zabezpiecza potrzeby działania wojsk w, 100 w obronie państwa, drogi, autostrady, mosty, wiadukty, kolej, rampy kolejowe. To wszystko tak. musi być skonfigurowane. Inaczej mówiąc, te wszystkie inwestycje, które są prowadzone, nie mogą być prowadzone tylko przez, Pol przez Ministerstwo Infrastruktury, bo tak w naszej przestrzeni tam, tej w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Istnieje Polska resortowa nadal. Resortowe spojrzenie. To musi być potorządkowane właśnie strategii, które wszyscy rozumieją tak samo i którzy tak samo rzecz tej strategii pracują. I to wszystko tworzy jeden wspólny mechanizm, organizm, który się zazębia, który jedno drugiego jest a który musi być tak samo przygotowany i odgrywa tak samą rolę, tak samą ważną rolę jak siły zbrojne. Nie możemy patrzeć na obronę państwa tylko przez wojsko, sobie wojsko. To myślenie często tej przestrzeni pokutuje. My nie widzimy właśnie tych pozostałych filarów. Tym filarem właśnie jest terytorium, obronne przygotowanie. I ono, szanowny panie i szanowni państwo, jeżeli dobrze jest skonfigurowane, to jest obliczone naukowo, to nie jest jakiś wymysł. Wciejstwo potrafi pięciokrotnie obniżyć potencjał ofensywny agresora, czyli inaczej mówiąc, Teren ma tak, infrastruktura jego zbudowana i skonfigurowana, że on służy obrońcy, a paraliżuje działania agresora, chociażby w jaki sposób. A poprzez to, że sadzimy lasy tam, gdzie jest ten otwarty, nie ususzamy tam, gdzie są bagna, żeby stwarzały one do, teren dostępny dla wojsk, czyli tak bana, to jest tak zwana bierna obrona i tak dalej, pokrycie. Ale z drugiej strony, Drogi, drogi, autostrady. Nie może być tak, że w naszej przestrzeni dominują drogi odfrontowe, czyli biegnące wschód-zachód, czy dofrontowe. A nie ma dróg rokadowych, wzdłuż frontu, przejezdnych, dobrze skonfigurowanych, zabezpieczających co? Manewr wojsk, czyli zmieniam położenie, przerzut szybki. Bez tego się dzisiaj wojny nie wykrywa. Jeżeli popatrzymy na Ukrainę, to też jest tam poważny problem a takim przykładem, gdzie to wszystko właściwie jest skonfigurowane jest Finlandia. Proszę popatrzeć na granicę z Rosją, jak wyglądają tam drogi. Tam nie ma do, w kierunku Rosji żadnych dróg. Tam do tej granicy najdłuższej 1340 km tam nie ma dróg specjalnych, czyli takich, które prowadzi od z Rosji w głąb tego, tego, tej Finlandii, która ma taki kiszkowaty można powiedzieć, pół, od północy na półdniu wydłużony kształt. Tak? Tylko to są drogi Właśnie rokadowej tam biegnące z północy na półnie, czy z południa na, na, na północ Finlandii, czyli tak to jest skonfigurowane, tak? I jakim kategorii to są drogi? Proszę popatrzeć na mapę. Proszę z nich Państwo, to czytają, niech widzą. Finlandia jest przykładem, jak się to ten nie, duży powierzchnią kraj, prawie że taki jak Polska, ale, ale przecież tam jest 5 milionów, niewiele, ponad 5 milion mieszkańców. A jak jest teren przygotowany? Jak infrastruktura? I jak właśnie wojsko jest przygotowane, jak technicznie jest wyposażone, Finlandia wyodrobiła odrobiła już nie będąc na to, artykuł trzeci traktatu waszyngtońskiego. Ona przyszła z wianem. Ona jest to tutaj wypełniła swoje zadania. tak? I to jest świetny nabytek. Flota, przemysł także obrony, który zabezpiecza, dobrze skonfigurowany z przemysłem Szwecji. Więc tu jest też mamy bardzo dużo do odrobienia. I tu trzeba więcej wojska, powinno być w terenie. Nie tam, żeby zaraz czołgi jeździły i tak dalej. Tylko rekonesanse, ćwiczenia, ćwiczenia grupowe, sztabowe i tak dalej. W terenie. Podróże geograficzno-wojskowe. Kiedyś były modne pociągówki. Nie wiem, czy pan pamięta takie coś. Nie, 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 chyba nie, chyba nie. No to jeszcze nie, bo pana nie było w Akademii Obrony Narodowej. Taki był wtedy akademii sztabu, generał, generał Kuropieska, przedwojenny oficer. Notabene, który zresztą służył, przed mnie opowiadać, jak to wygląda, to 8 godzin poświe... musiałem mu poświęcić, bo po dwóch godzinach opowiadania był dopiero w 1923 roku, a to był 91 rok. 8 godzin trwało, powiem. No i tak, także on realizował świetne takie pociągi, były wojskowe, wynajmował składy i Wie pan, kiedyś były takie no, sztabowe pociągi, sztaby, no, były, to, no, można było sztaby ćwiczyć. ćwiczyć na, no, dzisiaj tego nie ma. To, to też w którym roku to zostało wycięte? Po 1998 roku do, panowie doszli do wniosku, że to, to trzeba wyciąć i wycięto. Tam jeszcze jakieś składy zostały chyba, ale to wszystko poszło na zło. A to były salonki, wie pan, to były warunki wyśmite, że, że sztab dywizji, sztab korpusu czy sztab okręgu mógł ćwiczyć, i on słuchaczy robił, dwa sztaby robił. Jeden wyruszał pociąg gdzieś tam z Poznania, drugi tam gdzieś z Białostoku i dwustronne ćwiczenia, pociągówki, ale jeszcze przy okazji były prowadzone tam jakieś, były też takie spotkania ciekawe, wyjazdy i tak dalej. W każdym razie to były bardzo takie pouczające, więc ćwiczenia, właśnie te podróże geograficzne, kształtowanie pewnych wyobraźni i tak dalej, i tak dalej. No i ożywiony kontakt wojska z przemysłem. To nie może być tak, że wojsko ma jakieś zakazy, jakieś tam bariery są porobione. Im większy jest kontakt między przemysłem a końcowym użytkownikiem, tym przemysł jest bogatszy, lepszy i tak dalej, efektywniejszy i spełnia te wszystkie wymogi, potrzeby. Wprowadza się technikę, to trzeba od razu, to nie od razu trzeba, trzeba mieć żywy kontakt, a z drugiej strony wiedzieć, co przemysł nas robi, co może zrobić. I co? Z kolei przemysł musi wiedzieć, co wojsko potrzebuje, czego oczekuje i Dzisiaj, jutro i pojutrze. No i w tym sektorze ważnym jest także przemysł ten prywatny. Nie może być traktowany jako drugiej kategorii, czy też nie może być dyskryminowany. On tak na tym samym poziomie, jak dzisiaj pokazuje, jedna z firm, która ma umowę o wybuchu electronics. Nie chcę tutaj krypto-reklamę uprawiać, ale to jest oczywistością, że jej wyroby, zagłowce, cieszą się dużą popularnością i dużą efektywnością. Właśnie wojnie w Ukrainie, ale i także. Znajdują tutaj nabywców w wielu innych krajach i ta firma świetnie sobie radzi i promuje Polskę, bo to jest polska firma, nie żadna obca. Polscy inżynierowie, polskie myśli techniczne, to jest wszystko ważne. I teraz właśnie wojsko, zakupy techniki. Ważne jest, żeby raz powtarzam, towarzyszyło temu transfer technologii do naszego przemysłu, więc było też zakupów licencji, licencji, właśnie jak to, co robiono, jeżeli chodzi o koreański, żeby produkować w Polsce, żeby tutaj właśnie tą produkcję uruchamiać, i tak dalej, i tak dalej. No, i ważną rzeczą jest także, żeby patrzeć na tą przestrzeń obrony państwa, też wiedzieć, jak jest przemysł położony, jak jest jego dyslokacja. Jak popatrzymy, to ta dyslokacja nie najlepiej wygląda, bo często ten przemysł znajduje się albo w strefie, tuż, w strefie taktycznej, czy blisko granicy z, z, z Białorusią, czy, czy, czy z Ukrainą. Dzisiaj Ukraina, jeżeli przejdzie na tą właściwą stronę mocy, ostatecznie wygra tą wojnę, to będzie, to tutaj oczywiście nie będzie tego zagrożenia. Dzisiaj Świdnik, jak popatrzymy, chociaż to jest inny właściciel, ale to jest teren polski, czy, czy, czy Mielec. Ale także niedaleko są przecież tutaj te instalowa wola, i no to trzeba też widzieć, że trzeba ten przemysł dzisiaj lokować i rozwijać już w przyszłości bliżej granicy zachodniej, tak tutaj, jak już chodzi o Poznań, tutaj właśnie Wrocław, tam gdzieś w tych, tych rejonach. I to też trzeba widzieć w procesie rozwoju, czy też państwa, i tego przemysłu obronnego, i tak dalej, patrząc już na nowe technologie, żeby to też lokować tak. Że to było poza strefą tego bezpośredniego oddziaływania, czyli poza strefą operacyjną czy taktyczną, a w strefie strategicznej, gdzieś tam dalej, chociaż, jak powiedzieliśmy, tej różnicy między frontem i tyłem nie ma. I w związku z tym, szanowni państwo, trzeba też widzieć, żeby już zaplanować wcześniej, gdy w wypadku przemysł nas nie będzie w stanie zabezpieczyć potrzeby armii na wypadek wojny. To, to oparcie trzeba mieć na zachodzie. Tak, dzisiaj ma Ukraina i to wcześniej można zaplanować. I to trzeba widzieć w planowaniu bezpieczeństwa czy obronności naszego państwa, żeby to dzisiaj wcześniej już przewidzieć, uzgodnić, żeby to nie było robione doraźnie, żebyśmy nie czekali znowu, że tam coś się uruchomi, że tam jakieś decyzje muszą być, To musi być wcześniej zaplanowane w ramach NATO uzgodnione I to jest oczywiście też istotny wniosek w kontekście tej wojny w Ukrainie, że Polska była właśnie tą przestrzeń dwukrotnie mniejszą musimy opierać też i w wypadku właśnie takiej sytuacji, gdzie przemysł zostanie, on będzie poddawany też uderzeniom, tak jak przemysł ukraiński przestanie, nie będzie w stanie zabezpieczyć potrzeb armii. W związku z tym to trzeba, te potrzeby też gdzie jako zabezpieczenie tych potrzeb w oparciu o te zdolności przemysłu obronnego czy też zbrojeniowego zachodniego. Gdzie co i jak to nie mnie wskazywać ale to trzeba wszystko już dzisiaj widzieć i w przyszłości trzeba nie tak długiej i to wszystko zaplanować i, i także to wszystko miało, było zapięte za czasu, a nie dopiero jak tam się coś wydarzy, bo my musimy przygotować się do scenariusza najbardziej skrajnego, czarnego, a nie takiego sobie, który nam odpowiada, który jest nam wygodny, który często powoduje, że powstają zaniechania, zaniedbania, no bo tak, na taki scenariusz żeśmy przyjęli, tak? A okazuje się, że tak nigdy nie będzie, jak my sobie chcemy, tak? Tylko okazuje się, że warunki te dyktuje przeciwnik, agresor. agresor, I ten czarny scenariusz trzeba widzieć na pierwszym planie, a nie ten optymistyczny, bardziej fajny, tak dla nas przyjazny, że wojny nie będzie. A po co, no, po co w związku z tym dbać o to wszystko? Także to jest. To jest siły zbrojne, czy się nie wszystko poruszyłem. Kolejnym filarem obrony państwa, to jest o terenie, powiedzieliśmy, to jest to jego przygotowanie, to jest też filar bardzo ważny, który pięciokrotnie może to, to też obniżyć potencjał ofensywny agresora. Kolejną rzeczą, to jest już poza systemem militarnym, to jest obrona cywilna kraju. To jest też filar, który zagospodarowuje tą część społeczeństwa, która jest niezagospodarowana w obszarze militarnym. Nie może być tak, że ta część społeczeństwa, kobiet chorych, tam dzieci, starców i tak dalej, tych, którzy są, nie są w stanie wyrazić swoją wolę i gotowość do obrony ojczyzny, nie tylko werbalnie, ale czynem, żeby oni nie byli na uboczu tego wszystkiego, nie wiedzieli co mają robić, nie byli zagospodarowani w tej przestrzeni. To musi to być zagospodarowane w ramach obrony cywilej kraju maksymalnie, a to jest dzisiaj gdzieś około, około potencjał 20 milionów obywateli. I oni nie wiedzą, gdzie schron, co mają robić, i tak dalej, jakie zadania, te podstawowe zabezpieczyć własne gospodarstwo, cukier, mąka, sól na sytuację kryzysową. To co jest w Finlandii, i tu przygotowana infrastruktura, żeby ci ludzie byli właśnie bezpieczeństwo. My mamy, ma być obrona narodu. I to, trzeba, Państwo powinno zagwarantować, że dzisiaj na Wilanowie z 20 tysięcy ja tam mieszkam, ludzi nie wie, gdzie, gdzie mas, nie ma schronów. Nikt nie wie nawet, że taka potrzeba istnieje. Nie wie, jak się zachować. A jak się nie wie zachować? To ten potencjał raz że jest zmarnowany, a z drugiej strony on stworzy poważny problem, jak dojdzie do sytuacji kryzysowej czy wojny. Bo ludzie, jak nie wiedzą, co mają robić, wpadają w panikę, popłuch i zaczynają uciekać, wykupywać, to wykupować. To wszystko powstaje, powstaje bałagan, chaos. A jeszcze przeciwnik będzie stosował dezinformację, stosował destabilizując, puszczał, że nie ma paliwa, że nie ma to, nie ma żywności, nie ma czegoś tam jeszcze. I co będzie? Jak ludzie nie wiedzą, nie wiedzą, po prostu nie wiedzą. No taki, taki rzecz, to jest rzeczą, państwo, które jest przyfrontowe, państwo, które jest na styku z Rosją, taki sobie wykreowało komfort, taki, no, taką, taką, taką sytuację, taki stan. No tak być nie może. W związku z tym, obrona cywilna kraju jest istotnym elementem, filarem obrony państwa. Ona służy też wojsku, bo wojsko ma oparcie, nie, też nie wydziela swojego potencjału, czy obrony terytorialnej, czy wojsko operacyjne do potrzeb ludności cywilnej. Od tego jest obrona cywilna kraju. I cały jest potencjał systemu pozymitarnego straż pożarna, policja. I jeszcze jeden element, który pokazuje, ta wojna w Ukrainie, to jest też filar. I to trzeba temu poświęcić uwagę, przyjrzeć się Ukrainie, jak to wygląda. To jest masowy wolontariat. I co widzimy, tam widzimy to w Ukrainie niesamowite zjawisko, że samochody, ludzie dowożą, przywożą, nawet uzbrajane są te samochody terenowe, pociski przeciwpancerne, jakieś drony i tak dalej. I to jest nam wkniemy w system, system obrony Ukrainy wolontariat. Niesamowita rzecz, ale to wszystko można skonfigurować, bo nie wszystko wojsko wchłonie w ramach świadczeń rzeczowych, tam samochody z cywila i tak dalej. W jest jeszcze sporo potencjału, które można wykorzystać i nawet w wsparciu logistycznym, w ramach rozśrodkowania i tak dalej, w ramach tego, tego decentralizacji, rozproszenia. To jest nowe zjawisko. Niesamowite, też Rosjan zaskoczyło niesamowicie. Oni tego w kalkulacjach nie przewidzieli. To jest też trudno identyfikowalne, bo samochody wojskowe są oznaczone tam, a cywilne samochody no, każdy się porusza i tak dalej, jest normalne. A tam się okazuje, że można przewieźć wiele rzeczy. To jest niezbędne na polu walki, wsparciu, zabezpieczeniu, ale też ewakuacji rannych to jest ważna rzecz, którą trzeba widzieć, i nie wolno tego przeoczyć. I trzeba temu poświęcić uwagę. Obrona cywilna kraju, czyli to jest ten, ten filar, taki w systemie pozamilitarnym, to oczywiście tu jest straż pożarna, to jest lotnicza straże pożarna, myśliwi, no tego jest bardzo dużo i to wszystko trzeba skonfigurować, to wszystko trzeba zagospodarować. To nie może być tak, że to jest ten potencjał jest zmarnowany na skutek tego, że to jest właśnie nie następuje skumulowanie tego z zintegrowaniem wysiłków. Jeżeli to jest nieskoordynowane, niewykorzystane, niezaplanowane, nieprzeszkolone, to to będzie zmarnowane. Zmarnowane. My mamy potężny potencjał wiara własnej siły, własne zdolności, własny potencjał jeżeli są fundamentalną, i właśnie to wszystko ma być zbudowane na fundamencie obronnie psychologicznie przygotowanego społeczeństwa, którego wyrastają te filary. I z tego wyrastają ludzie, politycy, i trzeba ich też edukować. System edukacji musi być spójny, cały system edukacji, obrony społeczeństwa musi być spójny strategią, właśnie co pan mnie pytał, jeżeli chodzi o strategię obrony. Spójno, obrony tej militarnej. Ma być spójny, że wszyscy na to pracują, tak? Spójny, właśnie to edukacja podstawowa, średnia, i wyższa, już, i profesjonalna, wyższa profesjonalna dotyczy szkół, szkolnictwa wojskowego, które też wymaga reformy. Reformy tego w istocie modelu, co to znaczy przyszły oficer, oficer Wojska Polskiego, jego, kim on ma być, kim, kim. Jego myślenie, jego percepcja się zmienia to wszystko. Powiedzieć, nie jest to tam tylko sobie wojsko, sobie wojsko, my tu do środka, tak. My jesteśmy częścią społeczeństwa, mamy w służyć przede wszystkim narodowi. Jesteśmy biało-czerwoni, tak. Więc to, to wymaga wszystko szkolnictwo i to szkolnictwo, tak, pan jest w szkolnictwie cywilnym, tam i tak dalej, bardzo dobrze. To ma być wiodące w tej przestrzeni, ma być tutaj, no, wzorcem, a nie tylko spojrzenie w tym wybitnie charakterze komercyjnym, tak? I jakość to jest. To jest także zasilanie tej całej przestrzeni dorobkiem intelektualnym, pokazującym polską sztukę wojenną, potężny jej dorobek. My nie jesteśmy gorsi, my jesteśmy tu profesorami nie Amerykanie, nie Niemcy, nie Francuzi. My tu jesteśmy profesorami, oni się mają od nas uczyć, a trzeba sięgać w związku z tym do naszej tożsamości, do tego ogromnego dorobku. Kto dzisiaj pamięta o Janie, a może Tarnowskim? Ojciec polskiej sztuki wojennej Hetman, autor wielu polskich zwycięstw, dzieł wojskowych właśnie polska sztuka wojskowa taką napisał dzieło. On spoczywa w katedrze gdzie? W Tarnowie. Tam jest jego muzeum, tam jest to jego dzieło. Na tym dziele wychowali się polscy hetmani. Jemu złożył król August, już nie, nie August, tylko Gustaw, nie pamiętam który, piąty czy szósty, propozycję objęcia dowodzenia siła armią szwedzką w walce z Rosją. On służył kromu, naszemu królowi. Nie tej propozycji nie przyjął. Kto? Tam, tam powinniśmy jechać. Słuchacze Akademii Sztuki Wojennej powinni tam poczynać naukę, pojechać tam do niego, a to dzieło powinno być w gablocie, w Akademii Sztuki Wojennej, tak się nazywa, jako właśnie nasz pokaz. I tu wszystkim trzeba pokazywać. A kto ma lepszy tu dorobek? Amerykanie sam szacunkiem do nich, ja nie mam nic przy... ale my bądźmy dumni z siebie przede wszystkim. Dlaczego my cytujemy ciągle generałów amerykańskich? Dlaczego nie cytujemy, naszych generałów, czy jakiś hiszpański generał? A co hiszpański generał tu ma do powiedzenia? Jeszcze wojnie o Ukrainie, a co on ci tam wie? No, jakby mówił o walkach byków, no to ja rozumiem. No ale przecież to, to nie może być tak. Dbajmy, walczmy o to, Szwajcarze opali swój system na dorobku na wnioska z Powstania Styczniowego. Tak? Ja tam byłem i to oni ciągle to podkreślają. Oni to podkreślają, się tego nie wstydzą. Amerykanie, West Point, jednostki specjalne to jest też powstanie styczniowe, tak? I Tadeusz Kościuszko i Pułaski. Jak często się śmieję, że moja babcia, jakby żyła, to była starsza jak historia Stanów Zjednoczonych, tak? No, no bądźmy dumni z siebie, ale ja nie, nie, nie namawiam, żebyśmy nie tylko. Musimy o to się troszczyć i to też pokazywać nasz dorobek ogromny ogromny dorobek. Powtarzam, w czasie zaborów pisano piękne dzieła. Oficerowie nasi pisali. I po zaborach austriackim, i pruskim, i czy też rosyjskim, nawet. Ja mam książkę Kapitana Górskiego o artylerii, historię artylerii polskiej i wykorzystanie na polu walki. Naprawdę tam wiele rzeczy, które jest zapisane, dzisiaj się wszystko, wszystko jest aktualne. Zasięgi się zwiększyły, tutaj, ale jeżeli już sposób użycia. To jest tam opisane i tu się nie trzeba wielkiego wysiłku, żeby cokolwiek tam poprawiać. Tak? I wiele takich. I książka, i pisał Korski, piękno, o wnioskach z bitwy warszawskiej. Napisał takie dzieło, które, które jest warte przestudiowania dzisiaj, wydane we Lwowie w, w, w piątą rocznicę tej bit, zwycięskiej bitwy. Ja dostałem w prezencie od generałowej Andersowej, bo pięć takich tych, tych książek poświęconych właśnie tej, tej analizie bity warszawskiej Sikorski przekazał Andersowi i numer jeden tam z dedykacją Andersa, a miał rozdać oficerom i generała Andersowa, która przyjechała w 90 roku do Polski, po raz pierwszy ja ją witam na lotnisku, później na Warszawski warszawskiej przyjmowałem, właśnie wręczyła na tą, 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 to, to, to dzieło mam, jak tam jest. Ile uwagi poświęca generał opis? Czemu? Analizie terenu. Jest to przykład, jest to, jak, się, jak ważną rzeczą powinno się udzielać właśnie w ocenie terenu, jego przygotowaniu, jego wykorzystaniu. Świetnie, to jest niesamowite, jak, pokazane, jak polskie myślenie, polska myśl wojskowa, polski dorobek, oni nie przestali nigdy być Polakami walcząc i tak dalej, będąc z innych armii już ostatnia rzecz, strategia. strategia potrzebna jest, jest nam, potrzebne jest to, i filary, powiedziałem, jakie są obrony, i dopiero są w Cezuli. Filary zewnętrzne dopiero są, czyli to jest NATO, mamy się troszczyć o to, dbać, żeby było silne, była spójne, żeby tu były, wszyscy mówili, nie tak dzisiaj tam handlują niektórzy też tym, tym bezpieczeństwem, chcą zarabiać na bezpieczeństwie. Turcja, Węgrzy, to jest Unia Europejska, to jest sojusz z Stanami Zjednoczonymi. I Sojusze regionalne, o tym też musimy robić. Szwecja, Finlandia dzisiaj w NATO, to jest Ukraina, patrząc na tą przestrzeń wschodniej flanki NATO. I to tutaj mamy odgrywać właśnie być liderem tej przestrzeni, o to się troszczyć, wzmacniać, i mieć głos jak przekonujący wobec naszych sojuszników, a głównie Stanów Zjednoczonych, i tu mamy występować bez kompleksów. Być na partnerskich, właśnie, o, napisałem taki artykuł, Rzeczpospolitej już się ukazał w 2016 roku. Partnerstwo na czym polega i właśnie to nasze tam myślenie o obronie państwa, samowystarczalności, niezależnie od przenosi do sojuszu, to nic nie, nie kłóci się z tym, a to wręcz służy, bo im silniejsza Polska, im silniejsza armia i państwo silniejsze i obrona silniejsza, tym bezpieczniejsze NATO. tym silniejsze NATO. Tu nie ma, żadnej, to jest, nie ma żadnej sprzeczności, wręcz odwrotnie. To jest wszystko z sobą spójne. Szanowny panie generale, poruszył pan tak wiele kwestii, o które de facto chciałem zapytać, więc pewne pytania. No to dobrze, więc aktualnie. Rozmawialiśmy to już pańskie jakby myślenie odczytałem, <grym> wie pan, w związku z tym, nie, nawet nie widząc pana, ale, ale z panem, zamieniłem z, z panem kilka zdań, to, to wszystko można wyczytać. Jak człowiek. Odbiera na tej samej częstotliwości. A mam takie przekonanie, mam nadzieję, że Pan też. Po pierwsze, chciałem podziękować za każde dobre słowo, chociaż moja gdzieś tam satysfakcja jest w pewien sposób ograniczona, bo niestety też mam takie odczucie, że trochę negatywne, że niestety marnujemy sporo kapitału ludzkiego. Przepraszam, wchodzę w zdanie, nieodczucie, to pan, pan mówi prawdę po prostu, to, 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 to przez to się zauważy, Pan, no ja, ja nie chcę tu przykładu, bo mógłbym z Panu rękawa sypać, mówiąc dosłownie, bo jestem obecny w przestrzeni społecznej, jeżdżę po Polsce, spotykam się z przedsiębiorcami i tak dalej, mam wykłady, ja nie jestem człowiekiem siedzącym w kapciach gdzieś tam i, i Pan ma rację, Pan ma rację i tutaj to jest prawda, to jest prawda, a to jest największy kapitał, Pan, bo ludzie wszystko nadają, no politycy najwyższym szczeblu wiadomości, o sile państwo o polityce zagranicznej, wewnętrznej i tak dalej. Przedsiębiorcy, to wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Ludzie, ludzie decydują. Nie może być ciągłego U nas w tej przestrzeni, jak popatrzymy, cały czas, jak się mówi o armii, się mówi co? O czym? O technice. Cały czas jest bałwochwalstwo techniki nad człowiekiem. Człowiek. Nie mówi się o oficerach, o generałach, o oficerach Mówi się tylko o technikach, czołgi, samoloty, tu, tam, tam, dobrze, ale a ludzie, a ludzie, a ludzie, to jest też ważne z punktu widzenia jakiego? No takiego, że oni to też odczuwają i to doceniać będą, albo będą właśnie zaciszy sami z sobą, tak? Będą o, o tym myśleć, i nie będą. Tego, tego te, o tym mówić, bo, bo wiadomo, że skoro tak to jest, taka atmosfera, to ciężko się to przebija. W związku z tym, my musimy przewartościowywać te rzeczy. Człowiek człowiek nie decyduje, żeby super technika była, jeżeli on nie będzie wyszkolony, nie będzie przygotowany, nie będzie władał tym po i nie będzie polska sztuka, wojenna, strategia i tak orężem orężem, orężem, jeszcze raz to znowu, wartości niematerialne są równoważne z wartościami materialnymi. Bo, bo przecież w ostatecznym rozrachunku to właśnie decyduje, jak te wartości materialne są wykorzystywane. Jak to się przełoży, przekłada się na właśnie tą, tą siłę. No, to wszystko jest tak ważne, każda rzecz. A tu się poświęca tylko uwagę no czołgi, samoloty, amunicja. Tam. A, ludzie, a ludzie, 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 człowiek, gdzie? Edukacja i tak dalej, i tak dalej. postawy, morale. O, właśnie dotykam jeszcze jednej z ważnej rzeczy, skoro pan to podniósł, to jest morale. Morale, patriotyzm. To jest co? Świadomość, wola też, wola dowódców, zwyciężaniu, wola żołnierza, wyciężaniu, pokonaniu, niebagatelizowaniu agresora. U nas się w przestrzeni tej pojawia bardzo niebezpieczne zjawisko, że przeciwnika się od, zaczyna po tych wszystkich róz, takich różnych, które mają często charakter dezinformacji do traktowania jako piątej kategorii to jest tam praktycznie chłam to nic nie warte no to pytanie to armia ukraińska żołnierz to jest do, dobry czy nie czy może on jest słaby no nie ma kogo do pobicia on jakieś tam takich palce można jednym palenki przewrócić go pchnąć tego rosyjskiego saudata a on się przewróci to co tam no, tak nie można. Trzeba mówić, że przeciwnik jest groźny, przeciwnik jest silny, ale my mamy, jesteśmy, mamy być silniejsi, mamy być sprytniejsi, mamy być lepsi. Ale nie mówmy, że przeciwnik jest jest tego, bo to jest bardzo zgubne. Tak jak bokser wychodzi na ring i powiedziałem, no, to, ten, to ja go tutaj. się, że co? Że nie tak że właśnie przegrywają nieraz ci, co stawialiśmy, że powinni wygrać, a okazuje się, że przegrali. Przegrali właśnie na skutek tego, że lek zlekceważyli, bo to jest też aspekt psychologiczny. Nie tylko zdolności, zdolnościach gotowości bojowej. To wymaga właśnie, stawianiu przeciwnik jest groźny, jest niebezpieczny, jest przy tym terrorystyczny, jest, jest bezwzględny. Musimy być tutaj mistrzami żeby go pokonać, a nie lekceważyć to sobie, damy sobie radę, tak? A co tam? To jest bardzo zgubne i ja chciałem oszczędzić, bo ja do swoich żołnierzy zawsze mówiłem, że ty masz być lepszy, przeciwnik jest groźny, ale ty masz być lepszy. Ty masz być lepszy, ale tego, żeby być lepszy, to musisz dawać siebie maksimum i mieć przewagę intelektualną nad nim. Być, właśnie odnosić zwycięstwo. Jak najmniejszymi stratami własnymi, zadając jak największe straty agresorowi. O, to jest filozofia, a nie odwrotnie tak jest armii rosyjskiej. Przed ostatnim pytaniem, panie generale, chciałbym się jeszcze odnieść do pana poprzedniej wypowiedzi, bo tak naprawdę te wszystkie elementy, które pan wymieniał, to tam de facto zabrakło tylko. Dyplomacji i służb specjalnych, i właściwie mamy cały katalog, który pozwala na budowę potencjału i pozycji międzynarodowej Polski, więc już mamy odpowiedź na, na pewne pytania, na pewne, na pewne problemy. Ale na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, tak może trochę podsumowując, że właściwie dzisiaj chyba takimi słowami kluczami tej naszej rozmowy to były system, strategia i obronność. Obronność, co podkreślam, rozumiana szerzej niż bezpieczeństwo militarne, bo rozmawiamy przecież i pan generał tutaj dużo na ten temat mówił i bardzo często w swoich wypowiedziach to podkreśla, że ten komponent militarny musi się uzupełniać z tym niemilitarnym. I przechodząc już do ostatniego pytania, może takiego bym powiedział, może mniej wojskowego, ale z drugiej strony w sumie geostrategicznego, geopolitycznego. Czy my to położenie na mapie, w opinii pana generała? To mamy dobre, to jest nasz atut, czy właśnie to przekleństwo, jak niektórzy podkreślają. Oj Boże drogi, Boże kochany. No, ja się urodziłem na Dolnym Śląsku w Kotlinie leniogórskiej, bo tam mój, mój tato z Elwowa przegnany, tam osiadł, I praktycznie rodzina z tamty, z tamty ze Wschodu, została przemieszczona. I, no i oczywiście. Zawsze te moje tam emocje, w jakiś sposób, niezależnie od tego, że mając tam przecież parę, no, ile miałem, 10 czy 12 lat, stamtąd wyjechałem, to moje tam, te emocje stady, które wtedy powstały, one zawsze, zawsze tam jakby w te, te strony mnie ciągną. I kiedy przekraczam tylko granicę tego, tego powiatu, dzisiaj, a, kiedy, a wcześniej województwa, to od razu mi się tak na, na, na sercu robi cieplej i, i, i wracają wspomnienia. I te góry, i te łąki, i te polany, i, i to wszystko, co tam wtedy, czego doznam, czego się we mnie to utkwiło w mojej pamięci, ale też budowało moją też, jakąś tam tożsamość. Tak, no oczywiście, nie ma lepszego miejsca na Ziemi. To, jak napisał Bartosiak, ja się tu zgadzam z nim. Nie ma! I musimy tak to właśnie podchodzić, bo jeżeli. My będziemy tutaj jednak ubolewać, że nie jesteśmy na wyspach Bahama, gdzieś tam nasze położenia, Nową Zelandią, a gdzieś tam jeszcze to. No to się rozbijamy. To się. To, się, to, to jest dezorienty, A jeszcze kształtujemy takie spojrzenie. No to, to jest. Nie ma nic gorszego. Nie ma lepszego miejsca na Ziemi. Nasze świetne jest spojrzenie, tylko pytanie trzeba postawić sobie jasne. Jedno. Czy my potrafimy to wykorzystać? Czy czasem nie jesteśmy obarczeni, a jest tak, według mojego przekonania, kompleksami słabościami, które zdominowało nasza nasza przeszłość często zawiniona przez nas właśnie, że nie potrafiliśmy właściwie skorzystać z dywidendy pokoju, czy mocarstwowości, pierwszej Rzeczypospolitej, a poszliśmy w kierunku rozpasania nieuszanowania i właśnie zaniku przezorności, bo w naszej przestrzeni jest potrzebna stała czujność, przezorność i ocena realna, realna, nieemocjonalna, nie, nie romantyzm no, cenna rzecz. Ja sam jestem, też lubię być romantykiem, piszę wiersze i tak dalej, ale to tylko tak. Ale w życiu trzeba być twardym i na pierwszym miejscu stawiać dobro Rzeczpospolitej, dobro własnej rodziny, dobro kraju, dobro miasta, dobro zakładu, gdzie jesteś, miejsca pracy. To jest na pierwszym miejscu. I właśnie człowieka. To jest piękne miejsce. I jesteśmy na tym pomoście bałtycko-czarnomorskim. I to jest buforowe położenie. A jak... Oczywiście to są troszeczkę inne, bo nie ma takich samych wzorców. Ale Turcja, proszę zobaczyć, jak ona na wszystkim chce wygrać. Chce maksymalnie skorzystać. Możemy kląć na Erdogana, na wszystkich tam, ale on działa w interesie tego narodu. On, tego, on chce maksymalnie zarobić na wszystkim. Możemy, możemy się denerwować. On negocjuje twardo z Amerykanami. Twardo. Nie ma tam żeby. Dochodzi do, do, do zgrzytów, ale on jest potrzebny. Turcja jest potrzebna, bo forowe położenia, a my nie? My też. Skoro jesteśmy potrzebni, to wykorzystajmy to. Negocjujmy, stawiajmy warunki, nie bójmy się, nikt nas nie, nie zostawi, nie odchyli, bo, bo jest nam jesteśmy potrzebni. Niech tu lokują, niech, no, niech tutaj inwestują, bo wtedy będą też tego pilnować. Tak? A nie tylko. Sam, sam, sama ta część militarna. Więc musimy uwierzyć w własne siły, pozbyć się kompleksów, twardo negocjować, twardo stawiać swoje, że mówię o tym, co jest w rękach polityków najwyższych tego państwa, a my mamy kochać tą ziemię i dbać o nią. I właśnie to poka pokazują nasi przedsiębiorcy, przecież i wielu innych, że. My przecież ten rozwój gospodarczy to jest przypadek? Nie, my tacy jesteśmy po prostu. Nie dlatego, że to wszystko jest jakimś, jakimś wybrykiem, no, jakąś rzeczą. Przy... Nie, tak, tak nie jest. W związku z tym to się musi przełożyć na wszystkie dziedziny funkcjonowania. I potrzebna nam jest jeszcze jedna rzecz. rzeczach które są najistotniejsze dla naszego przetrwania, bezpieczeństwa i rozwoju, Powinnibyśmy pójść ponad podziałami, i te obszary nie są do hasania, nie są do bitwy, nie są do tego, tylko musimy się zastanowić, jak, żeby było jak najlepiej. I żeby trafiali tam ludzie w ten obszar najbardziej wartościowi, którzy tak myślą, którzy będą takie myślenie kreować i będą takie zjednywać sobie swoich podwładnych, pociągać, ciągnąć za sobą, porywać ludzi z charyzmą, Ludzi no, z pasją, a nie ci ludzie są często gaszeni, tak? I są, są w tej przestrzeni się pojawiają ludzie bierni, często zakompleksieni i tak dalej, i tak dalej. Kompleksy są i mają ludzie i, i swoje własne, osobiste, ale też mamy kompleksy narodowe. Musimy się tego pozbyć. Polska jest tu, gdzie jest. Tu będzie miała takich sąsiadów, jakich ma. Nikt nam tego nie. My musimy robić wszystko, żeby kochając to miejsce, gdzie jesteśmy, nie ma go lepszego na miejscu ziemi, to, tą miłość przerazać w konkretne czyny materialne, ale też przede wszystkim myślenie, właśnie i dumę, i siłę, i odwagę, nie tylko tą fizyczną na polu bitwy, którą często nam nie brakuje, ale odwagę intelektualną intelektualną, że formowanie swoich myśli, tych, które są prawdziwe, które są podyktowane dobrem Rzeczpospolitej, żeby się tego nie, nie bać mówić. Chociaż może to być dla wielu niewygodne, nieraz dotkliwe. Nie kierować się w związku z tym oportunizmem, jakimiś korzyściami, apanarzami, ale przede wszystkim takie myślenie właśnie w tej obszarze ponad podziałami nie ma sentymentów, i nie ma rzeczy, które by można było usprawiedliwiać, jeżeli one, one miały charakter zaniedbań, zaniechań i niedbałości o to, co każdy z nas powinien dbać. Także kochajmy. I tym sposobem udało nam się chyba wypełnić pewien świecki zwyczaj w podcaście na celowniku. Czyli w jakiś sposób pozytywnie zakończyliśmy nasze tak. pierwsze spotkanie, długie spotkanie. Mam nadzieję, że Państwo z przyjemnością wysłuchali Pana Generała Komornickiego, i też mam nadzieję, że będzie to przyczynek do naszych kolejnych spotkań, bo jak widać, naprawdę rozważań możemy prowadzić dość sporo. Panie Generale, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję również Panu i dziękuję za, za cierpliwość i za, za to, że miałem możliwość, bo ja, ja jestem oczywiście dla mnie kaniec czasowy jest najgorszą karą. W związku z tym dziękuję bardzo, że pan tego krańca mi nie założył i, i, i mogłem <śmiech> bezkarnie <śmiech> sobie pozwolić, i tak dalej. Oczywiście zgadzam się i możemy kolejne wątki z tego, co powiedzieliśmy jakiś rozwijać, i, bo tematów jest wiele, którym warto poświęcić uwagę w tym, w tym właśnie całym kontekście. I dziękuję również panu za, za to, że, że poświęcił pan mi czas i też wykazał pan się odwagę, bo nie każdy by się, ma tą odwagę ze mną rozmawiać, chciałem powiedzieć tak, bo, bo ja się z tym spotykam, że wielu, wielu się obawia tej, tego, nawet mówią. Niektórzy tak nie wprost, ale że boją się ze mną rozmawiać, bo poruszam te, takie problemy, które oni często nie rozumieją, czy nie, 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 nie się boją zrozumieć. No dobrze, ale to tak na marginesie to nie znaczy, że żeby, żeby, żeby tym się kierować. Także serdecznie. Pan Pana pozdrawiam, życzę w związku z tym dalszego tutaj dalszej aktywności w tej przestrzeni i tej, o właśnie tu rozmawialiśmy, ale także pańskiej pracy naukowej, dydaktycznej. Ma pan dużo do zaoferowania. W związku z tym ten kapitał naprawdę, jeżeli dobrze zostanie tylko przekazana, ale tu nie mam żadnych wątpliwości, to zaprocentuje dla dobra wspólnego. Nie widać tego, bo oczywiście operujemy głosem, ale na mojej buzi pojawił się uśmiech. Nie wiem, czy skromnie, czy nie skromnie powinienem zareagować, ale bardzo serdecznie i jak najbardziej dziękuję. Ja już na koniec powiem oczywiście, jeden z biskupów kiedyś do mnie mawiał, że nie ten grzeszy, to Kazi, lecz ten, który tego wąka, no a że pan trochę pogrzeszył, no to nie ma. na zakończenie tej świetnej rozmowy. Myślę, że to nie jest nic ubójmującego. To nie jest grzechem, a wręcz odwrotnie to jest stało się przywilejem. także... Tak to jest. No. no dobrze. Moim państwa gościem w podcaście na celowniku był dzisiaj generał Leon Komornicki. Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję panu. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na celowniku.